Cześć wszystkim. Witam po dłuższej przerwie. Jakiś czas temu nagrałem vloga na temat praw jazdy, zmian, jakie szykuje nam ustawodawca w tym temacie. No i miałem nagrywać te vlogi i nagrałem jeden, ale cały. No postaram się to teraz zmienić. Jeśli wszystkie rzeczy, które sobie zaplanowałem, mi się udadzą, to będzie na kanale od tej pory dosyć dużo filmów. Myślę, że 2-3 w tygodniu, może nawet więcej. Chociaż jak ja sobie coś zaplanuję, to przeważnie jest odwrotnie, więc może nie powinienem tego mówić głośno, ale zobaczymy, może się uda. I tak przechodząc do rzeczy, postaram się zrobić taką serię takich newsów, w których no, nie każdy śledzi zmiany, szczególnie w przepisach, jakie się pojawiają, a czasami warto wiedzieć różne rzeczy, różne tam jakieś nowości, więc postaram się za Was śledzić jakieś tam nowinki i je Wam po prostu przekazywać. Także będę to robił za Was, czy w zasadzie dla Was. I trafiłem właśnie na taką ciekawostkę, w której jest planowana taka zmiana odnośnie karania, nowego sposobu karania za cofanie liczników w samochodach, i to takiego bardzo surowego, dlatego że miałoby to się kończyć karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do bodajże 5 lat. No, ciekawa rzecz, duża zmiana. No i teraz tak, o ile ja jestem bardzo za tym, aby utrudnić życie ściemniaczom po prostu, krętaczom w każdy możliwy sposób, aby jakoś tam chronić nas, nabywców, no to i tak jak mówię, bardzo popieram tego typu zmiany, to powstaje dla mnie pytanie, w jaki sposób to miałoby się odbywać, bo pytanie, kogo karać? Dla przykładu, jeśli kupię samochód od Franka i za jakiś czas go sprzedam, okaże się, będą na to dowody, że licznik jest kręcony. Ja o tym pojęcia nie miałem. No to teraz kogo będziemy ścigać? Franka? Może on też nie miał pojęcia. Czy mnie? No bo potencjalnie mogłem to zrobić, tak? Nie wiem, jakby to się miało odbywać, czy to miałoby być na tej zasadzie, że po prostu trzeba by było kogoś złapać za rękę, aby móc mu jakieś takie rzeczy tego typu zarzucić. No bo myślę, że tutaj największe pole do popisu będzie w samochodach ściąganych po prostu z zachodu. Są podobno takie wyliczenia, że nawet 80% tego typu aut ma kręcone liczniki, no to jest jakaś tragedia i faktycznie trzeba coś zrobić, żeby to ukrócić. Tylko teraz tak jak mówię, no kupi ktoś samochód od jakiegoś Turka, który jeszcze był pośrednikiem czyimś, no i teraz kogo ścigać, no bo nie wiem, jak ma polski wymiar sprawiedliwości szukać tego Turka, czy mnie, jeśli kupiłbym ten samochód i okazałoby się, że ściemniony jest i dalej go gdzieś sprzedałem, a powiedzmy będzie 5 takich transakcji, no to teraz co? Będzie szukać się tych 5 osób? Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że jest tu jakiś fajny pomysł na rozwiązanie tego. Druga taka też rzecz, która też jest fajna, to ma być taka zmiana też, że policja, bo tak, dzisiaj przy na przykład wymianie licznika, no jest to raczej rzadka sytuacja, no ale powiedzmy, że jest wymiana licznika i dane o tym liczniku, który jest wymieniany, nie były przekazywane do CEPiK-u, w tej chwili będą, ale taka większa zmiana i ważniejsza, myślę, dużo, to to, że policja podczas kontroli będzie miała nawet nie tyle możliwość, co obowiązek spisywania każdej kontroli mandatu, będzie musiała spisać licznik i też przekazać go do systemu. Także myślę, że to też bardzo utrudni życie krętaczom, bo wiadomo, że to po pewnym czasie ta baza się mocno uzupełni i będzie to fajna rzecz. Także to jest druga zmiana. No ale tak jak mówię, ta pierwsza, no 3-5 lat wolności, nie wiem, jak to tam miałoby się odbywać, no pewnie większą karę dostałby po prostu ten ktoś, kto robiłby to hurtem. A jeszcze jedna rzecz, tutaj groziłoby to i komuś, kto zleca, i komuś, kto to robi. Czyli no tak naprawdę jedna i druga strona byłaby zagrożona taką samą karą. Byłaby też możliwość konfiskaty mienia, która miałaby się odbywać na tej zasadzie, że no, zajęciu podlegałyby wszystkie rzeczy, które służyły do takiego procederu, czyli tam jakieś komputery, programy i tak dalej. Także takie są planowane zmiany. To miałoby nastąpić na początku przyszłego roku, więc w sumie już niedługo. Jak na tak dużą zmianę, no ciekawe, czy to wejdzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no bo mówię, założenie na pewno słuszne, tylko żebyśmy się tutaj nie wpakowali w coś, co tak naprawdę utrudni życie
uczciwym osobom, które same dały się nabrać. No jestem ciekawy, jeśli macie jakąś wiedzę większą na ten temat, jakby to się miało odbyć i w ogóle, jeśli... Dajcie znać, co myślicie na ten temat. Ja będę starał się robić teraz takie krótkie filmy. Mam nadzieję, że będzie jakiś odzew, żebyśmy sobie mogli pogadać, co też myślicie na ten temat. Także trzymajcie się, cześć!